wycinają, można pakować płaciszem. Na glebie siedzi, to tak na koła nie rwie. Na tylu. Tutaj trzeba zobaczyć. To zasypywane wszystko jakąś gliną, kamieniami. Tu to tak miękko, kurde, niepewnie. Ale zjechać bym zjechał stąd. Zaraz spróbuję. Jakieś nowe podjazdy się zrobi. W sumie nawet lepiej zasypali, to będzie bardziej stromo. Tu tylko za mocno zepchnęli trochę. Specjalnie, żeby nie jeździć. Tam jakieś większe kamienie. Ale tu nawet fajnie ten, bo było aż tak wyjeżdżone, także dobrze, że nasypali. Tylko tu ten duży kamień też by trzeba było wywalić i te z dołu. A i tam jak kurde porobione. Nie teraz kładzisz, to siedzi niziutko na tych amorach. Też wziąłem i miałem tu chęć wziąć sobie ten drona, ustawić na jakąś wysokość i sobie jechać płodziszem. Nie wiem, czy tak zrobię. Jeszcze raz bym zjechał i ten, już później podjeżdżał sobie pod ten podjazd. Trochę mi się poci tutaj ten, bo przecież silikonem nie posmalowałem tych uszczelek, także będę musiał rozebrać. Tutaj ładnie, z drona bym się właśnie ten, dronem się rozstawię, to na tylnych kołach można tu sobie wlatywać fajnie. A dron, jak ktoś mnie się pytał w komentarzach, ile tam ten może latać, bo jeszcze nie sprawdzałem, wtedy to ja tam raz tylko nim latałem. Ogólnie, nie wiem, po 5 minutach chyba 20% baterii mi zeszło. A pokazuje, że na jakieś pół godziny latania ten niby starcza, ale tak na takie 20 minut dobre to wystarczy. Ona też to będzie szybka akcja, muszę go ustawić w powietrze i potem sobie przejechać quadem, żeby samemu siebie nagrać. Kurde, kalibraty trzeba zrobić, to dobre, utrzyma chyba wysokość. O, nagrywania, żebym nie zapomniał, bo to najważniejsze. Później tego pilota to se tu odłożę. Patrzcie, elegancko. Kamerkę trochę w dół. Tu se go obrócę, a nie, nie w to. Tak się go przykręci. Trochę cofnie. I do góry. Masakra. Dobra, zostawiam to tu. Ja sobie idę
składziszem nagrać. Tak, już zaczyna kropić. To muszę szybko ten nagrać. Patrzcie, ale mi tu napadało. Kurde. Dobra, jeszcze jedno ujęcie. Zdążę. Ogólnie nie ma opcji śledzenia ten dron, ale wiecie, ciężko by było, żebym ja tu gdzieś miał tego pilota, żeby on mnie śledził. Dobra, kończymy to, bo widzę, że tu się zaraz rozpada. Także lipa. Kurde. Na jakimś prostym, żeby to wylądowało. O, i elegancko. 3 minuty i nagrane. Trochę dmuch, dobra, nic mu chyba nie będzie. Nie no, zajebiste te podjazdy teraz robić. To im się udało na tej świrowni. To można wyskakiwać, fajne. Teraz czarny strój muszę założyć i w te bagno przejechać. Deszcze jak upadają, to będzie więcej tego. Piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym przejechał przez tą wodę. Tutaj to chyba taka mała kałuża, to bym przejechał i tam właśnie. Bo tu przez tą rzeczkę to nie wyciągnę kłada potem. A no i muszę się wziąć za te wasze motocykle, bo na mailu mam tyle. Looks like how I knocked another in the parking lot.